Ikona Zrychwałdu, jedna z najstarszych ikon w zbiorach polskich, pochodzi z muzeum w Sanoku, przedstawia scenę ukrzyżowania. Pochodzi ze wsi, z cerkwi w Owczarach. Dzisiaj cerkiew drewniana, XVII-wieczna, pełni funkcję zarówno kościoła katolickiego, jak i służy społeczności grecko-katolickiej. Scena ukrzyżowania, zgodnie z tradycją malarstwa bizantyjskiego, ruskiego, przedstawia Chrystusa z stopami przybitymi dwoma gwoźdźmi na supendaneum, czyli tej poprzecznej belce. Inaczej niż w tradycji gotyckiej tego czasu malarstwie łacińskim. Bardzo oryginalnym elementem jest siatkowe peryzonium, czyli przepaska biodrowa na biodrach Chrystusa, wzorowana na tego typu rozwiązaniach rodem z Bizancjum, rzadka w malarstwie prawosławnym ukraińskim. Z tyłu mur symbolizujący Jerozolimę, a więc tło dla wydarzeń Golgoty Pańskiej. Po drugiej stronie za świętym Janem Longinus z okrągłą tarczą rycerz, tutaj grupa z Matką Boską, na dole czaszka Adama, miejsce grobu pierwszego człowieka, w którym to miejscu Chrystus miał zostać ukrzyżowany na znak właśnie jego odpowiedniości, a więc Chrystus wstępuje tu w roli drugiego Adama. Co istotne, dlaczego ikona Zrychwałdu gości na wystawie Imagines? Mianowicie chcieliśmy w ten sposób zaznaczyć, że duża część ludności podległej w państwie jagiellońskim, podległej Jagielle czy jego synom, była ludnością prawosławną i w ramach tej wielkiej wspólnoty państwa polsko-litewskiego była to całkiem liczebna, istotna i kulturowo, twórczo bardzo ważna grupa, o której istnieniu chcemy przypomnieć tą ikonę.